Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piecho i tak jak mówiłem, dokładnie w tym samym miejscu rozpoczynamy kolejny odcinek z Bloodborne. Wydaje mi się, że dobrze zacząć od podwójnego zabójstwa. Tylko, że to nie będą łatwi przeciwnicy do obrobienia niestety, no. Zobaczymy. Czy się uda w miarę szybko i sprawnie. Kurde, nie. Dobra. Jeszcze jedno. Dawaj. A. Stamina się niestety skończyła. Musiała się zregenerować. Odłamek krwawego kamienia. Wolałbym fiolki. Naprawdę mój stan fiolek się nie zmienił jakoś na plus. Między odcinkami, więc no. Wolałbym fioleczki zdecydowanie. Oj, czemu to drugi nie weszło? O, i koniec? Tak jest, dobra. Pięknie. No, trzy fiolki. No już mnie troszeczkę poratowałeś, wielkie dzięki. Nie, ale serio, pochodnia w dłoń. Tutaj, kurczę, coś musi być. No nie chce mi się wierzyć, no cały czas teraz były, póki co. Wajchy, oj. Co to była za klatka dziwna? Jakby coś innego zupełnie na ekran wskoczyło. Nie, ale póki co zawsze były, kurcze, wajchy koło drzwi, które te wajchy właśnie otwierały, więc czemu akurat nie w tym wypadku? No po drugiej stronie na pewno nie. Chyba, że jakoś, może faktycznie. Nie no, zapięte przez urządzenie, no. Gdzież to urządzenie jest? No nie no, tam byliśmy po drugiej stronie, dokładnie. To jest bardzo fajny skrót, tylko cholera jak go się otwiera. Dobra, lecimy dalej, eksplorujemy. Najwyżej się znajdzie tutaj coś. Dobra, tego brzydactwa nie ma już na szczęście. A teraz tak, można tu zejść na dół. A nie, sorry, nie zejść, zeskoczyć tylko. To jest tylko możliwość tutaj. Albo iść tutaj. Dobra. Oj, te widoki. Nikogo tutaj nie ma? Na szczęście nie. No, te widoki. Co to za wiatrak? Nie, dobrze, ej! Jak Dark Souls. Ja co, wracam jest przy ołtarzu. Jedny krwawy klejnot. I zejście jeszcze niżej. Antidotum. O cholera, no się daleko wypuściliśmy, a w starym Yharnam przecież nie zrobiliśmy wszystkiego jeszcze. No, tu są jakieś wrota. Ja je tylko otworzę. Ej, jak tam będzie boss? A ja sześć fiolek tylko? Może być problem. Rozmawiaj! Aha, dobra. No nie znam jeszcze hasła niestety. I nie wiedziałem, że tutaj takie rzeczy będą, to muszę być cicho. Dobra, bez hasła mnie nie wpuści. A hasło to dupa. Nie. Albo Minecraft się. Nie, też nie działa. Nie no, kurde, to gdzie mam zdobyć hasło? Czyli co, pewnie będę musiał chodzić i czytać wszystkie notatki, jakie tylko spotkam. I może wtedy, albo pewnie, albo jakaś postać mi zdradzi to hasło. Też tak może być. Nie, dobra, ale w zakamarkach nic nie ma. Więc pozostaje tylko zejść tam do nich na dół. Ale dobra, wiemy jakby co, że tam jest... tam są wrota, które otworzy jakieś bardzo wysublimowane i szczególne hasło. No dobra, stary Yharnam później. Stąd raczej się nie cofnę. O, duży zabrał. Gdzieś to przeturanie w miejscu. Ważne, że zadziałało, to się liczy. Dobra, dwie kołki. Nie! Gdzie ja spadłem? Ale szczęście, że mnie nie trafiłeś. Ogromne szczęście. Ej, też inny rodzaj strzelca. Taki, który wyciąga miecz, kiedy się zbliżymy. Dobra. Okej, to jesteś ty, tak? Ty mnie tam uderzyłeś na górze. Czy tylko jakiś twój kolega? No kolejny odłamek, no niech to szlak, no dajcie te fiolki! Ale dobra, moment. Przedmiot tutaj pozostawiony. Oczywiście kulę, bo po strzelcu... No tutaj koleś plecami stoi. Oj, widziałem te widły, ale niestety już było za późno. Na jakąś inną reakcję. No, tak to się robi właśnie. This is how we do.
Nie, nie rozwalałem mieć trumień niepotrzebnie. No tam się raczej nie, nic nie kryje. Hasła tam raczej nie znajdę. Ale właśnie, może to jest to miejsce. Tutaj wejdę na górę i tutaj będzie wajcha. No jest widok na ten cmentarz właśnie. No. No. No to jakieś miejsce jest. Tylko wajchy nie ma. Ale są notatki. Strażnik Birgenwert pilnuje bramy i wyczekuje hasła do świętego przybytku archikatedry. Co to za hasło? Cholera wie. Ale dobra, stańmy tu. Co, nic? Naprawdę? Nie, no serio? Tam mogę ej, o, tu mogę na balkonik zeskoczyć na dół. I zaraz to zrobimy, tylko serio, naprawdę wydawało mi się, że... To jest to miejsce, gdzie będzie wajcha. A tu widzę totalna lipa, tutaj nic nie ma. No, oprócz tej wiadomości, tylko że... Nie przydała mi się na nic, bo to już wiedziałem akurat. No dobra, delikatnie, delikatnie. O! A, to jest jakby co drabina jeszcze. No to spoko. No to może tu jest ta wajcha. Ja naprawdę uwielbiam otwierać skróty. Poza tym to jest chyba... Nie, niemożliwe. Nie no, przecież z tymi dwoma gościami walczyłem. Niemożliwe, że... To jest miejsce, gdzie już byłem. Nie pamiętam takich długich schodów. Nie, dobra, dobra, spoko. Jeszcze zobaczymy, co tam będzie, ale najpierw, czy na pewno to jest drabinka na górę tutaj? Czy w jakieś inne miejsce przypadkiem? Nie, jest okej. Okay. Jakby co, będziemy mogli wrócić zaraz. Chyba, że tu się zbyt daleko wypuszczę. Ej, no mogę do nich zeskoczyć. Może wajcha jest faktycznie z tej... Tam, no tam widzę wajchę. Czyli faktycznie to jest lokacja, w której jeszcze mnie nie było. Tak zupełnie. Shit, ej, nie wierzę, tyle... możliwych ścieżek. O! Nie, 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 piesku, nie, 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 nie. No. Uff. Gęsta krew śmierci. Nie, serio, w pierwszej kolejności wajcha. Zdecydowanie, bam. Wajcha, gościa, co tam jest. No, otwarty skrót. To tak naprawdę nie jest skrótem, tylko przejściem zupełnie w inne miejsce. No dobra, już tam zajmę. Na, lubię to kombo. Jeżeli jest jeden przeciwnik, to chyba lepszego nie ma. O, słyszę coś ciężkiego. Pewnie ten wielki zakapior z siekierą, mam nadzieję, a nie z kulą. I kolejna... Tam jest minigun? Nie. Jak ktoś tu strzelał. Nie, dobra, wajcha w pierwszej kolejności, jak zwykle. I może to jest ten skrót. Tak, to jest ten, o którym ja myślałem. No, 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 no. Może lepiej było tak to zrobić. Po prostu ich zabić. Nie, dobra, ale to już jest skrót, który wiem, gdzie prowadzi tak właściwie. Zresztą wy też pewnie pamiętacie, jeżeli macie lepszą pamięć ode mnie, a na pewno macie, bo ja mam pamięć dziurawą jak ser szwajcarski, co powtarzam zresztą przy każdej możliwej okazji, kiedy tylko pojawia się kwestia mojej pamięci. Nie, dobra, dobra, ale moment, stop, drabina na górę. Stąd przyszliśmy. Tam nic więcej chyba nie było. Tutaj spodziewajmy się dużego koksa. Ej, ale kurczę, no nie podoba mi się, że tak się wypuściliśmy głębiej w inną lokację. Nie sprawdzając starego Jarnam do końca. Ach, myślałem, że backstab jakiś wejdzie. Wystarczyło, żeby zabić? Ach, cholera, niestety nie. No dobra, będziesz tu wchodził pewnie. Tak przypuszczam. Ło, ej. To by się naprawdę celownik rozregulował. Chyba chciałem coś takiego zrobić. Jednego zabiłem. Ej, nie, nawet go nie zabiłem. To ale słabo. Wow. Kto tam tak kruje? Oj, nie. Oj, nie. 9862 tętnienia do odzyskania. No dobra, teraz zobaczymy, czy faktycznie wiem, gdzie ten skrót prowadzi. To w drugą stronę zupełnie, czyli...
Tu? Nie, kurde. Już pomyłka na samym starcie, pięknie piecho, ale zacznijmy od tego, że włączymy sobie latarnię. A, może w ten sposób lećmy przed siebie. Tam będzie wilkołak, a jak widzicie, moje zapasy w fiolach się uzupełniły, więc olejemy go i przebiegniemy pełnym sprintem koło niego. Mam nadzieję, że mnie nie zdąży szarpnąć pazurem. Dobra, z tej strony, z tej strony. No tu już się nie zmieści, tu jesteśmy bezpieczni. I teraz tak, jeśli się nie mylę, to dosłownie przed sekundką otworzyliśmy wrota, które są tutaj chyba po prawej stronie. Cholera, pewności nie mam, ale sprawdzić muszę. Może gdzieś tu. A, piesek raz, ale był też drugi. Ach, czemu to nie trafiło? Dobra, wszyscy? No, jeszcze piesek, kurde, trochę gryzie, no. Dobra, teraz tak, tu będzie Alfred. Ej, właśnie, może Alfred zna hasło. Można go przy okazji spytać, bo tutaj będzie. A, bo już teraz wiem, że pomyliłem jednak trasy. Tak, faktycznie. No, Alfie, Alfie. Dobra, w dobrym zdrowiu. Porozmawiajmy o kościele. Aha, ale nic o haśle. Może o Birgenwert? A, tylko uczeni znają hasło. No dobra. Ale moment, uczeni, którzy się tam znajdują, no to najpierw muszę tam wejść, żeby poznać hasło, które otworzy mi wejście? No nie, no chyba nie. Na pewno jakiś uczony się wypuścił na jakiś włajarz i wtedy dopiero po rozmowie z nim będę mógł tam wejść. Ale dobra, to skoro nie tutaj piecho, to gdzie był ten skrót? Oj, czyżby tu? Oj, no oni są szybsi ode mnie niestety. Przynajmniej na krótkim odcinku. Nie, moment, tutaj będzie rewir katedralny już. Ach. Dobra, szkoda, że to nie weszło. Ale lepiej trafić podwójny, bo zabija od razu. Dobra, jest i kolejny, też go wyczyśćmy. Ale właśnie, moment. Ja muszę i tak się dowiedzieć, gdzie był tamten skrót, no bo przecież bez przesady. Ej, moment, z tej strony w ogóle kiedyś byłem? Nie, musiałem. Nie, bo po prostu tam koło tego skrótu, zaraz obok niego leżą moje tętnienia. No, to są drzwi, ale były zamknięte, tak? No właśnie. Tu jest wyjście na główny placyk. Tak, to będzie tutaj. To będzie tam na górze, dokładnie. No daj już sobie siana z tym wszystkim, kurde, machanie laską. Twój ziomek, który ma bardzo fajny kapelusz, miał miotacz płomieni. Inni to mają jakieś strzelby, jeden miał nawet kosę, a ty mi to z kijem wyjeżdżasz. Po prostu nie na miejscu. Ja sobie nie myliłem się? Nie, nie myliłem się, jest otwarte. I tutaj gdzieś będą moje tętnienia zaraz. I najpierw tak. O! Dwóch na raz. No i to była, kurczę, pięknie wykonana robota piecho. Ej, to jest jeszcze przy okazji przedmiot, którego nie wziąłem. Tak, to przestawione, otworzyły się kraty, okej. To jest tak, nieważne, czegoś udało mi się zabić wcześniej, on teraz tutaj dalej będzie. Ale tętnienia jednak ważniejsze. Ej, moment. Kosiarz! Oj, nie! Straciłem 9000! No nie! Powiedz, co to była za magia dziwna? Niebieski płomień to jakby, kurczę, gra o tron, jak Ironwood. Ironwood tak płonie. Niebieskim płomieniem, no... Ja, ale poszło to szybko, chyba tam nie idziemy. Nie, serio, nie idę tam, mam to gdzieś. Najpierw postać musi delikatnie podreperować swoje stacy. Dobra, no to stare Jarnam. Tam się przenosimy, tam idziemy. A kiedy stare Jarnam odhaczy na swojej liście rzeczy do zrobienia, to dopiero wtedy udamy się w rewir katedralny głębiej, szukając hasła. Wydaje mi się, że to jest mądry pomysł. Chyba najmądrzejszy z możliwych, bo tutaj skoro dwa cięcia potrafią mnie zabić, no to śmierć będzie nagminna. A nie chciałbym. Dobra, no to stary Jarnam. Zwiedzamy do końca. No tam na pewno jest kilka lokacji, w których jeszcze mnie w ogóle nie było. Ej, o, co jest z tym mostem? Wyglądał jak z trzciny przed chwilą. I przez chwilę.
cholera, zapomniałem, że oni najpierw zakrywają swoją brzydotę, a później dopiero walczą. No dobra, tam ostre klejnoty, no kit z tym. Najpierw staje stare jarna. No dobra, wiesz co, w sumie tym razem chyba ich pozabijam. Ło, kto mnie tam dziabnął? Zresztą nieważne, tu się liczą obroty i piruety. Bo robią największy gnój w szeregach przeciwników. Ale też to, najbardziej podstawowe, cięcie horyzontalne jest też spoko. Ej. O, ty? Ty tam z podłogi? On mnie uderzył? Ej, na to wygląda, koleś wpadł w podłogę. No i się kręci koło mnie, chamsko, widzicie to, tą główkę? Nie, dobra, ale skróćmy jego cierpienia. Ja jeszcze oddaję, nie wierzę. Ej, kurde, jak mnie zabije gościu z podłogi. Ej, może to jest jakiś specjalny rodzaj przeciwnika właśnie. Nie, to naprawdę nie wiem. Ej, dobra, tutaj upadek z tej wysokości zazwyczaj mnie zabijał, ale chyba, że upadnę tu. O. Tutaj mamy drabinę na dół. I tam mógłbym w sumie... O, zjedźmy po prostu. Skoro nikogo na miniganie już nie ma. Gościa udało się zabić, więc spokojnie. Można sobie tutaj przejść. Ej, stop, tutaj coś było? Nie. Nie, wydawało mi się tylko. No ale właśnie, byliśmy na górze. Ale czy wszystko tam wyeksplorowaliśmy? No bo na pewno tam dalej nie poszedłem. To na pewno, ale tutaj jeszcze może coś się czaić przypadkiem. Ale ten złowrogi dźwięk, cholera. On dobiega właśnie z tej lokacji, do której zaraz chcę się udać, jak tutaj nic nie znajdę ciekawego. Nie, wybaczcie, ale to połączenie nigdy dla mnie się nie starzeje po prostu. Zawsze jest na miejscu. Delikatny Snake Eater, Cynthia Harrell w momencie wspinania się po drabinie. Nie, serio, tutaj chyba nic nie ma. Nawet miejsce, gdzie mogę zeskoczyć. No to słabiutko. Dobra. No chyba, że... No nie. Aż... Dobra, inaczej. Można wytrzymać tutaj upadki z wysokości. O wiele lepiej niż w Dark Souls 2. Chyba nawet troszeczkę lepiej niż w Dark Souls 1. Choć tam też naprawdę z wysoka można było skoczyć. No ale tutaj, no jednak bym się nie wypuszczał. Ej, moment, może to po prostu ty? Ale chyba przypadkiem rozpocząłem tą lokalę. Ej, moment. Tak, tam jest chyba wejście, tu dosłownie, gdzie miałem teraz pójść. No dobra. Okej, okay, tutaj nic nie ma. Z grubsza. Aha, nie mam znowu latarni, się dziwię, co tak ciemno pod nogami. A tutaj to zrobi różnicę. Nie będę musiał chodzić po takich balach. Ej, no tu są zwłoki, tu powinien być przedmiot. Co jest grane? No, okej, okay, chodźmy dalej, chodźmy dalej. Ej, tam jest jeden przedmiot. Widzę go po lewej stronie. Dobra, wypadałoby tutaj zeskoczyć, ale nie tak twardo na dół, żeby się połamać. Dobra, pochodnie dajcie, większe oświetlenie. Nie, jeszcze to zrobimy skacząc stąd lepiej. O, tutaj powiedzmy. Będzie dobrze. I skoczyć tam. Dobra, mam nadzieję, że trafię. Jest! Dobra, uff! I co będzie moją nagrodą za to piękne skakanie? Bandaże zakrwawionego posłańca. Czy to jest część ekwipunku? Nie. Co to jest? Bandaże, 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 bandaże. Nie. Dodatek noszony przez posłańców grających w udawankę. Co? Przeczytajmy. Ozdoba uwielbiana przez nieświadomych posłańców, którzy naśladują opatrunki ofiar plagi, nie zdając sobie sprawy z ich znaczenia. Plamy krwi dodają całości uroku. Mieszkańcy Pieńka wydają się być zainteresowani przybraniami. Czemuż ich nie ucieszyć? Niech pląsają niczym dziadki.
Ale trzeba być debilem, żeby ubierać bandaże z krwią ludzi zarażonych plagą. No przecież, kurde, zarażenie murowane. A tam też jest jakieś miejsce, gdzie można chyba wejść. Ale na pewno już nie stąd, więc będę musiał pewnie zeskoczyć na dół. A nie widziałem tutaj miejsca, gdzie mogę to zrobić bez kuku. No bo na łańcuchu jak zeskoczę, to nic się nie stanie. Miejcie tą pewność, miejcie tą świadomość. Ale moment, ale tutaj. No, a stąd to już inna para kaloszy, bardzo możliwe. No, albo zupełnie nie. No, wysoko. Cholernie wysoko. Ale chcąc, nie chcąc, muszę chyba tam zeskoczyć. Dobra. Alabarda gotowa. Ej, tu na murek. Tam jest deseczka. A, za bardzo. Ale spoko, żyje. A to wy. Po prostu bardzo wiele tych zamaskowanych, zakapturzonych maszkar. No i też... O nie, ło kurde, bardzo dużo. I czerwone oczy jeszcze w dodatku. Tam jakiś przedmiot, dobra. Atakuj, nie? Szkoda, bieda szaleńca. No byłem szalony, że tu... Ej, że wbiegłem w ciemny narożnik. W kozi róg, kiedy robię sobie peleton właśnie. Ło, ale się zebrali pięknie, ależ pięknie zebrali. Dajcie mi to wykorzystać. Ale moment, ło, co ja tak mało zdrowia mam? Już byłem zarażony? Aj, to wszyscy zarażają. O nie, to szlak. Dobra, jeszcze jedno, szybko. No, ale tylko jednego trafić, no to już jest ale beton. Nie, ale serio, to chyba wszyscy autentycznie zarażają, więc... no, bierzemy co jest na ołtarzu. Krew, co? Jakaś tam krew. Inna niż wszystkie chyba. Chodźmy może tutaj. Wąskie przejście ułatwi mi zadanie. Przynajmniej w teorii. Tak powinno być. Tutaj widzę, że nie do końca, w praktyce. Oni też machają, ale te czerwone oczy, czy to jest oznaka zatrucia? Ona wie, ale o, idą wszyscy, idą naprawdę wszyscy już. Dobra, gdzie my jesteśmy? Co to jest za miejsce? What is this place? Dobra, fiolki. Dobra, i wejście na górę, i tak to zróbmy. Ucieknijmy, może oni się rozpierzchną, kiedy ja będę na górze. Eksplorował dalej nową lokację. Ale w obrębach starego Jarnam. Czyli wydaje mi się, że w dobrej kolejności to robię. Ej, skrót! No i pięknie. Dobra. Uwielbiam takie zaplętlenia. No Miyazaki-san. Arigato. Czy tam Kosimazaki, jak ktoś woli. Stereotypowe japońskie nazwiska. Nie, dobra, i wejdźmy głównym wejściem, skoro górą już próbowaliśmy. Może teraz tędy. Teraz moment. No właśnie. To jest to miejsce, tylko że ja byłem wyżej. Ja byłem tam. Tam, gdzie teraz staram się świecić pochodnią. Ale równie dobrze mogę zaświecić czymś innym, a wręcz pokazać. O, tam. Dokładnie tam. Okej, chyba na dole wszystko wziąłem. To tylko czyste exploring teraz powoduje, że tutaj idę. Okej, dwie. Panie! Jestem ciekaw, co się tam kryje pod tym. No, pewien kurczy fragment tam widzieliśmy. Zwłaszcza w trakcie ich umierania, więc może teraz spróbuję jeszcze raz zaserwować im zgon. Albo tak właśnie tylko jej. No nie, no wielkie zębiska i czerwone gały, tam raczej piękna piechol nie ma. Więc w sumie też chyba nie ma co aż tak bardzo dociekać, co tam jest. Ale właśnie, moment, a może mi się uda przeturlać zwłoki? Jakoś na plecy? No. Najlepiej to się wturlać, nie? O. No nie, no widzimy całe ciało. Ale akurat wszystko się zarzuciło na główkę. Jeszcze raz. A może tam na dole będzie większa? Właśnie, może tak. Może na dole będzie większa taka maszkara. Antidotum. No wiem czemu, a w ogóle właśnie. Może tak, to wyrzućmy, a wrzućmy antidotum zamiast tego. Fiolka z krwią Josefki cały czas pozostaje w moim ekwipunku nieużyta. No, może w ten sposób, lepiej z pełnym. Dobra, co to za... O, właśnie, ty jesteś większa, zdecydowanie. Na tobie postaram się zaprezentować twoją facjatę. Co tam ukrywasz? Dobra, oj, tylko się muszę dobrze wturlać teraz, znowu. Nie. Kululu. A prawie. To trzeba w tej ostatniej fazie przewrotu. Ło, ale moment. Skoro one ryczą, to znaczy, że widzą mnie i idą w moim kierunku. W moją stronę.
kurde, pospiesz się z tym wszystkim, piecho. Prawie chyba. Chyba prawie. No, delikatnie w tą stronę. Na plecy, żebyś przewróciła tylko. Kurde, teraz ja bym mógł wyjść z tego ciała, nie ruszając go już. Cholera, no. Widać pięknie. I teraz, kurczę, właśnie przydałby się przedmiot, który miałem tutaj wrzucony, a teraz go nie mam. Monookular. Jest, dobra. Pyk, 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 jest. No tak wygląda. Niezbyt ciekawie, niezbyt okazale. No męża to ty nie znajdziesz. A na pewno nie ja będę tym mężem. Okej. Zobaczmy jeszcze, czy na dole coś się jeszcze czai, ale serio wydaje mi się, że one jeszcze będą za narożnikiem dosłownie. Nie. Stawię sobie spokojnie na dole. Więc ci mali szybsi po prostu polecieli za mną. A reszta tutaj została. Ej, a to było bardzo szybkie. Jak na ciebie i twój gatunek. Zresztą chyba preferuję cię, widzę, ten sam styl walki. Zwane pijane kung fu. Czemu tylko jedna? Jeżeli trafiasz tym atakiem ładowanym tylko jedną osobę, to jest słabo. Minimum dwie. A już najlepiej wszystkich i to obiema... oboma cięciami. Ej, no ten ale mocny, no. Dobra, gin wreszcie. No, pchnięcie niepotrzebne, ale dla bezpieczeństwa lepiej. Dobra, 3500. Nie jest dużo. Ej, to nie idzie otworzyć na pewno? No nie. No dobra, to co było na ołtarzu już podniosłem, więc teraz tylko wyeksplorować tą lokację do końca. I skończyć odcinek. No, chyba, że jakiś boss mi tu wyskoczy. To jedno podejście będę miał. Oczywiście zakończone śmiercią zapewne, no ale no. Nie może być inaczej za pierwszym razem, choć w sumie, moment. Spotkałem do tej pory bestię kleryka bodajże i ojca Gascon. Czy tam Gascon? To z francuskiego, więc no nie dziwcie się, że, nie, że wymowa jest pokaleczona przeze mnie. I póki co, za pierwszym razem udało mi się ich pozabijać. No czemu, kurczę, teraz przy wypadku trzeciego bossa miało być inaczej? Dobra, od cholery grom. Ej! Ej, kurde, się nie mogę wyturlać nawet stąd! Nie! No nie! Atakuj! No, albo się uwolni. Kurde, nie, no bez przesady. Teraz niewaga wymaga krwi. Da się krwi. No jeszcze jeden, popraw to proszę. Ale że nie może przez barierkę wylecieć, to jest trochę zabawne. Dobra, o toczach to po wronie, ale tutaj... Dwa odłamki. Kurczę, czemu nie bliźniacze? Albo to nie jeszcze ten poziom lokacji, piechol, po prostu. Po prostu jeszcze nie. Ale dobra, kochani, ja w tym miejscu kończę ten materiał z Bloodborne. Do usłyszenia w kolejnym. Wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, pozdro, cześć, hej!